dziś swoje święto miał ziemniak. Wszystko za sprawą ostatniej tego lata imprezy kulinarnej Fiesta Kartofella. W ogrodzie przy Centrum Edukacji Ekologicznej Ełczanie mogli spróbować pysznej babki ziemniaczanej, kiszki czy kartaczy. Dla najmłodszych przygotowano dmuchane place zabaw oraz gry i zabawy. Ełczanie mogli spróbować swoich sił w konkursie kulinarnym. Organizatorzy przygotowali dwie konkurencje, na słono oraz na słodko. W tej pierwszej zwyciężyła Elżbieta Pawłowska, zachwycając jury blinami z sosem kurkowym. W kategorii ciast zwyciężył biszkopt z kremem karmelowym i budyniem w wykonaniu Elżbiety Mulewskiej. Jak mówią zwyciężczynie, warto jest wyjść z domu i pokazać swoje dania. Zrobiłam bliny z kurkami. Naprawdę się nie spodziewałam, od razu powiem, że jestem zaskoczona. To są takie placki, nie ziemniaczane, tylko z gotowanych ziemniaków mielonych z mąką, z jajkiem, obsmażane w bułce tartej. No i świeże kurki z lasu, może to chyba dzięki temu tak naprawdę. Cieszę się bardzo, że wszystkim smakowało, ale może temu, że takich rzeczy nie je się na co dzień, prawda? Można powiedzieć, że potrawa sezonowa to jest, bo kurek świeżych tak nie ma, prawda, tam w grudniu. Warto brać udziały w takich konkursach, warto pokazać, co się robi w domu, bo inni ludzie takich rzeczy na przykład nie jedzą, prawda? Może akurat posmakuje i coś można wygrać. Przygotowałam biszkopt z masą z karmelem, z masą budyniową i z bitą śmietaną. Jest bardzo słodkie i bardzo pyszne. Pieczemy biały biszkopt, dajemy masę budyniową, dajemy krakersy, masę krówkową, znowu krakersy i bitą śmietanę. I dlatego właśnie no słodkie jest po prostu. Podczas imprezy nie zabrakło pokazu kulinarnego w wykonaniu gwiazdy. Tym razem wystąpił znany z programów telewizyjnych Anglik Kevin Aston. Jak powiedział Radio 5 Aston, ziemniak jest tak samo popularny w Anglii jak w Polsce. Robimy podobne rzeczy z naszymi ziemniakami angielskimi, jak i wy to robicie z polskimi. Właśnie tłumaczyłem tutaj publiczności, że jak się ma ziemniaki w domu, naprawdę ma się co jeść. Można zrobić wszystko z ziemniaka. Może to smażyć, może to gotować, nawet może to pić w kształcie wódki, prawda, bo to zrobione też wódka ziemniaka. Chipsy, frytki, pióre można zrobić, pomieszać to ze śmietanką, trochę krzanem, naprawdę bardzo fajnie smakuje, więc mówię, jak macie ziemniaki w domu, naprawdę obiad będzie, na pewno. Pogoda dopisała, więc ełczanie chętnie przyszli spróbować tradycyjnych dań z ziemniaków oraz ciast. Jak mówią, tego typu imprezy to doskonała okazja do ściągnięcia przepisów kulinarnych. W sumie takie dobre imprezy. Pogoda dopisała. Kolejki duże można stać długo za tego kartacza. Dobre imprezy, nie? Można zjeść. Przynajmniej obiadu się nie robi w ten dzień. Jesteśmy tutaj przyjazdem. Jest bardzo fajnie. Pogoda dopisuje. To jest bardzo ważne przy takich imprezach. No jesteśmy zadowoleni. Babka ziemniaczana czy coś może innego? Trzeba spróbować. Bardzo fajne imprezy są. Bardzo mi się podobają i tak fajnie czas można spędzić. Warto posłuchać, bo dobre rady daje. Kevin? Ciekawie, są atrakcje, także jest się czym zająć. Bardzo tutaj fajnie. Od razu widziałam, że tu będzie fajnie. Czasami zjadam frytki ziemniaczane. Najbardziej z dań ziemniaczanych to ja lubię frytki. Marynowane żeberka i razem z tym ziemniakami podarkowanymi wymieszane i do pieczenia. Będę robiła, bo bardzo smakują. Można dużo ściągnąć przepisów. Spróbować, sprawdzić i później stosować w domu. Organizatorem Fiesty Kartofelli był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku.